Nie. Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Kolonii. Dzisiaj, no tak jak mówiłem, zaciągłem Michaela. Dzień dobry, cześć, jestem Michael, cześć. No i Michael się cześć, no, Kosi, owiec. No to cześć. No, ale myślę, że... już mam 60%, więc no. Myślę, że mu zajdzie cały odcinek. No, no 4 pola do koszenia, no to kawałek jest. Dobrze, ja prasuję słomę i mówimy coś o tej nowej serii, czy nie mówimy? No, w sensie, to wleci 28 ten filmik, zgaduję. Nie. To nie wiem. 29, jeden dzień po. To co wleci 28? Najprawdopodobniej ta nowa seria wleci. A, no to już można mówić. Dobrze, tak to możesz mówić. Oddaję ci głos. No to... fajnowcą. A coś więcej? No, że... południe mapy. Dobrze. Tak, no. Mapy... Świętokrzyska. No, dobra. Jo. Będzie grali. Jo, ale tam będzie fajna seria, już się podoba. Jeszcze nie zaczęliśmy jej nagrywać, a już mi się podoba ona. No, już mamy prawie 3 godziny. No bo ktoś tutaj nie ma modów. No i ktoś... I już pierwsze prace polowe były. Co? A to nie umiem. No, halorka była. Halorka. No była. No ja wiem, że była. No, ty też uczestniczyłeś w jej. Siedząc obok. Siedząc obok. A to też jest robota, tak? Dobrze. Witam was w 16 odcinku z Kolonii, tak powinien powiedzieć. A zapomniałem o tym. To witam was w 16 odcinku Kolonii. Ale po grzybie się skręca tym ciągnikiem. No nie ma tego gówna włączonego? Nie. A on do dupy jest ten ciągnik, trzeba go jak najszybciej zmienić. Hop. A jaki? No ten co jeżdżę. Trzeba będzie coś większego za niego kupić wreszcie. Żeby John... Nie, żartowałem. Nie, no John Deere nie. Coś się wymyśli. No, dobra, Oshimer, okej. Nie, no nie. Nie, no wiesz. Myślałem na tutaj... Maseję... Lub... W sumie nie wiem, na czym myślałem jeszcze. Zapomniałem, nad czym myślałem. Zdarza się. Albo jakiś John... Chociaż nie, no w sumie wszędzie te John Deere to... Tutaj coś innego trzeba kupić. Lamborghini. Mówisz? No co, nigdzie nie ma tego. Deutsch war dobrze. Albo Deutch. Właśnie. No, tylko że to jest ten bydlak, tu nie ma innego, trzeba będzie pobrać. No kurwa, ten co jak się zakręci tam. Dobrze to zrobiłeś, dobrze. Widziałem. Elegancko. Ja już widzę, jakie tam akcje będą na tamtej serii odchodzić. Bynajmniej tak myślę, że będą takie odchodzić. Chyba, że sąsiad powie, ty chuju, nie jadę do ciebie i koniec. Czekaj, ile mam pól? Gdzie? No, się no. Ile mam pól? Do koszenia. No, wszystkie. Czyli ile? 4. Dobrze. Przyjaciela wypuszczam? Przyjaciela. No, który da mi pieniądze na nowy kombajn? Dobrze. Bo tym bizonem już, no, idzie kosić, ale... Jo, ale tak no. No halo! No halo! Cześć, wajchy rwałem. Kurwa, no nie mogę z tego ciągnika. A co jest tutaj? No nie wiem, tak jakoś dziwnie odbija. Dobrze, co? Palma już mu chyba odbija. Jo. Ze starości.
Emeryk. Na. Emerycik. No. No, ale tam na tamtej serii będą lepsze maszyny niż na tej. Najmniej tak mi się zdaje. Nie wiem. Zależy, co tam sąsiady kupią. Bo my w sumie tak naprawdę też nie wiemy, co kto będzie miał jakie maszyny. Na przykład nie wiem, jakie artysta maszyny się dowali. Ani sąsiad. Ja swoje maszyny wiem, jakie będę miał. A te, co dowalą, tam nie wiem. Do pieca 300 koni na start. Zobaczymy, co oni tam wymyślą. Ale na pewno to będzie inna seria niż wszystkie, jakie były. Chociaż kiedyś coś podobnego robiliśmy, ale nieważne. W sumie było to rok temu albo półtorej roku temu. Patrz, tu czemu tam ciebie nie ma? Gdzie? No, iść i tabelkę sobie zostaw. Ja ją walnę. Dobrze. No i elegancko, już jedno pole prawie skoszone. No. Da. A nie miałeś, nie miałeś planów połączyć tych pól? No, był plan, ale jeszcze nie teraz. Nie te wszystkie, tylko te dwa, no. Ten i te, i te poprawy. No tamto poprawy jest połączone. No gdzie niby? No. 71 i 72 jest połączone. Ale mi... Co jest? Co ma być? Bo mi się chyba tekstura... A, dobra. Nie wiem, o co ci chodzi. No bo mnie tu ktoś nie wczytałem, myślałem, że... A nie, nie skosiłeś. No jak nie skosiłem, jak... No nie. Możeś jakąś inną prawę złapał pewnie, co była kiedyś tam. I tu normalnie owie stoi, niedokoszony. No, no dobra, to myślałem, że się sens. No to zaraz tam popiadę, to zaraz zobaczysz, że nie mogę. Albo po prostu teraz zapię. Dobrze. Jeje, ten jak poszedł. Ale tu nic nie widzę, żeby coś innego było. No, zbiera. Ja łapię. Jo. Nie, no fajnie się gra na tej kolonii. No. Nie, no kozak, no to się to będzie teraz... No dobra, może nie. Chciałem powiedzieć, że to będzie podobne do Świętokrzyskiej, ale... Nie. No, no nie. No nie. Się u mnie będzie bardziej podobnie, bo ja będę miał polskie maszyny, nie? W sensie ciągniki. Mówisz? Nie. No co, no Ursus i Kizatarek. Dobrze. Zobaczymy, jak to u ciebie wyjdzie. No i bizonek, nie? Bizonek. No. Jakiego rogala zawinął chłop. Ale kurz leci, bo kabiny nie ma. No. Jo, Majkej chory będzie jutro. O, poleciał? No, ten to jest szatan, 40 na godzinę jeździ. Czaisz to, że ten chłop 40 na godzinę może jechać? No to i teraz mi zostało tylko to 7,2 i 7,1, tak? I 55. A gdzie, 55? A nie widzę 55. No tam do góry musisz asfaltem przejechać. Dobrze. W sumie tak naprawdę... no, ogólnie jesteśmy umówieni z artystą na 16. No ale, czyli artysta przyjdzie jakoś 16:15. No to... No nie wątpię w to. Jak wczoraj. Oj. Miał być o 20, a przyszedł 20:25. No. O, chyba tam kombaj przypchał, co? Że tak wolno. Nie wiem. Chłopca bizona zapchał.
Prawie że. Ale co? To. On na luźnym jechał. Dobrze, rozumiem. Ja nie miałem tempomatu, a on jechał. No bo z górki miał. No to mówię, że na luźnym. Można i tak, no. Dobrze, ja już wyrzucam baleczkę kolejną. Trochę tych balek będzie. Trochę kasy da z niego. Dobrze, dobrze. A jak... Kozak się jedzie z pierwszej osoby. No, widzę, nie. A to jest ten mod? Jest, o. Można nas shiftem przybliżyć. Masz się na kierownicę położyć, jak chcesz. A żeś mi tą belę wypieprzył? Gdzie? Nie widzę. Zasłaniasz. Okej. Okay. Ulagę dostałem. A w ostatnim odcinku mówiłem o tym, że muszę kombajn zmienić i inwestować wreszcie w pola, bo tutaj praktycznie, no, mało pól jest. Iu, cie, pięć, tam je pięć, dobrze. A ja nie jadę na pięć, jadę tutaj. Ho, pięć mogłeś się wysypać. No właśnie, mówię. O, pełno. Ale te zbelki to są przyjaciele, co? Które dają dużo kasy. A to łatwy, czy nie? Łatwy poziom? Jo. Pelet daje więcej. No, to na pewno, ale... O, może tam przetestujemy kiedyś ten pelet. Na Święte Krzyskie? No. No, w sensie, no chyba po to jest zainstalowany. Tylko on duży jest, ciul. U artysty jest płasko, to... Nie, no zobaczymy. Gdzieś urwiemy najwyżej kawałek pola. No na pewno nie na naszych tych akcjach. Nie, tam nie, tam nie. Tam jest za ładny klimat. O. No, to jest za ładnie. Dobrze, w sumie to ja mogę jechać ten, no. Wysypać tam szczepę. No. Dobra, tu na ścieżnisko od rzepaku zostawię. A ja tutaj sprawdzę tego, w cudzysłowie, autoloada. Jakiego autoloada? No nie ma chyba nawet. A jest! Tego Arcusina. A to jest tylko do kostek. No. A do belek nie ma? Nie ma. Trzeba pobrać, będzie z modhuba chyba. A co to jest? Co to jest ten? Jak jest Arcusin, ta przyczepa? A ta druga? A ta Arcusin Forstack 812? No to, że jak masz kostki, no to możesz sobie stakować na trzy wysokości. A. To jednak na świecie wszystko pobieramy autoloada? Nie. To jest przyczepa samozbierająca. Nie, no wiadomo. Ja wolę przyczepą samozbierającą niż autoloadem zbierać. No tak, no w takiej serii to daje. No trzeba pobrać coś na belki. No a ta Ursusa będzie idealna, 8 kost, 8 belek. Właśnie, trzeba pobrać na tego moda, na automatyczne zatrzymywanie się. Nie, tam nie trzeba. Ja nie potrzebuję. A ja potrzebuję. Więc za short'a muszę zajmować. Ja nie potrzebuję. Wiem. Ale ja tak. Ja zawsze się zatrzymuję, bo ja widzę, kiedy jest belka i mi nawet pika w słuchawkach. No tak, no ale... O! Ale poszedł. Nie wziąłem. Ale poszedł szatan. No podbieraka nie opuściłem. Ale jak wyrąbał szatan, widziałeś to? Nie. To dobrze. Ty nie musisz wszystkiego widzieć, tak? Może.
Ale znając życie, ja już powiem, jak tam mamy na ugniecanie tego zbóż. No to po, to już to widzę u artysty, jak to będzie ugniecione. Tak. A ty! Właśnie, on przez nasze pola będzie rypał. On przez nasze pola będzie rypał, bo on ma wjazd prosto na twoje pole. Co? Jak? No tam u góry jest wjazd na jego gospodarstwo, prosto z twojego pola. Oj, no to... Jeż, no nie wiadomo takie, jak on maszyny kupi, bo jak kupi tego ZTS-a za 18 koła, no to to wiesz, no. Ale ja już widzę, jak on będzie na gospodarstwo wjeżdżał przez pola. Dobrze. On dosłownie skręca jak tym, jak na sterowaniu adaptacyjnym prawie, że. Tylko, że tego idzie ogarnąć w miarę, a adaptacyjnego nie idzie. A wiesz, że Zbychu ciągle na tym adaptacyjnym gra? O, to Zbycha. O, ja nie umiem na tym grać, to jest do dupy. Czekaj, sterowanie adaptacyjne? A Sybończy, a co to jest? Co to daje? No, że tak ciągle się skręca. Ja na tym grać nie umiem. Ja to zawsze wyłączam. No. Rozumiesz. Jo. Jak, no, jak jakoś ściano będzie słabo no, tego zrobione, to jadę na pierwszej kamerze bez GPS-a, więc no. To nie jest ściano. No mówię, trawa. A ty się kłóci, że jakoś smoła tu jest. Jo, trzeba kupić smołę, bo ten, bo papa od dachu się odkleja. Nie, czemu sterowanie lepiej nie jest takie złe? Ej, my to zawsze w nerwie. Na wolnym to może jeszcze nie, ale kiedyś pełen but, to się ciężko skręca. No, może tak. Czy ja tą pumą w ogóle wykręcić nie mogłem dzisiaj, jak jechałem? Ja zamiast prosto po asfalcie jechać, to jechałem wężykiem. Aż mi się przypomniało, jak się uczyłem grać kiedyś farminga na początku, jak byłem mały. Jak się klikało AD, mówi, tempomat mi włączyli, mówi AD skręcasz. Dobrze. A to, że kombajnszety i wężykiem były koszone, to już... A to jeszcze była kadencja Landwirtschaft 2008. To była bardzo stara gra. Może kiedyś sobie pogram jeszcze, pobiorę ósemkę. Tak, żeby sobie popykać na chwilę, chociaż. Farminga 18? 8? 8? Jo. 8? Jo. A wiesz, że multiplayer był już chyba w 9? Co? A jak nie w 9, to w 11. Nie wiem, czy w 9 było, czy nie. Nie pamiętam. No to tak dawno było, że nie pamiętam. Ja miałem mój pierwszy farming to... W sumie 13, bo szwagier mi pokazał, ale nie grałem. Mój pierwszy farming to grałem to 15. I w 15 się tam poznałem. Nie. Jak nie? Nie, gościu. Ty zmyślasz fakty. Tak zmyślam, gościu. To kto to... No, dobra. No! Już chciałeś się szukać. Chłopie... No, to jak się nimi poznaliśmy? Nie pamiętam. Poznaliśmy się tak, że byłeś do mnie, a ja zrobiłem serwer bez modów na Bjornholmie. Na w 15 i ty do mnie wbiłeś. No! I się spytałem, czy ma Escape'a. Tak było. No właśnie. No! No to już dawno było. Z 5 lat temu? 4? 4 na pewno. Bóg nie wiem. Nie wiem sobie nawet kiedy. To jest czas Escape'a, kurwa. Escape, później był Messenger. A jak?
A na końcu Discord. No, ale artysta to mnie na kostkach poznał. Albo ja jego, zależy jak to imprezujesz. No chyba bardziej... Nie wiem. No. No to my, to ja cię poznałem, czy ty mnie? No właśnie, nie? No w sumie to jedno i to samo teoretycznie. Właśnie teoretycznie tak, ale... Faktycznie? No, mamy 9 minut. O! Myślisz, że artysta przyjdzie? Coś ty. Nie liczyłbym na to. On teraz fajny nick ma. Tylko żeby pod TTS nie pisał, bo będzie przypał. No, gdzieś chyba wykrakał. Zara będzie. Co? Ale kurzysz, ja nic nie widzę. Ja czekam, aż ty przejedziesz stąd, bo ja nic nie widzę. Tylko tuman kurzu widzę przede mną, nic więcej. Tumanie jeden. Pan życie zbyt gra na adaptacyjnym, bo nie wiem jak go wyłączyć. Ale że Zbychu jest młodszy ode mnie? Łatwo. Łatwo. Czy teoretycznie jak jesteś starszy, to jest lepiej? No to ale... O, zależy. Zależy do czego, nie? Ja szybciej umrzesz. Dobrze, dzięki. Przekażę twoje. Dobra, jestem starszy od ciebie, tak? O, 11 dni. No! No. Starszy i starszy. Tyle wystarczy. I głupszy. A tego to nie wiem. Możliwe. No ale artysta na pewno. A, to ja. No ja chłopciarek pisał, że on chce do końca wakacji 2K godzin bić. O. O, jak te wakacje mają niecałe 1500. Tysiąca, dobrze. Miesiąca. No. No całe wakacje mają niecałe 1500 godzin. Dobrze powiedziałem. No. Co już chcesz mnie w błąd wprowadzać? A ty to odwaliłeś. No znowu mi nie zapało. A żeś rogala wywinął. Dobra, jedź, porosto po skosie. No ty, bo mijak, to zostawiam mijaki. No ty. No. No. No i to jest, kurczę, kolejna seria, gdzie muszę pomyśleć znowu na nowym ciągniku. Dobra. O Jezu, ja jeszcze mam 55. Jo. Jo. Rozumiesz? Rozumiesz, majster, rozumiesz. No i na przyszły sezon będzie już nowy kombajn. Elegancko. A jak? Ej, ty nie kosisz cały przejazd, żeby coś. Co ty pierdzielisz? Coś tu jest zbugowane. Ktoś tak dobrze siał. No, mnie nie było. No, bo rzepak to był kiedyś. Hop, pojechał. Cały przejazd na pusto. A bo ja... Aj, jaś. No, rozumiesz. Rozumiesz. O, ja już wiem, jaki można później zrobić odcinek, a to ci mogę później powiedzieć. Na święto krzyskie. Nie wiem, czy ty też o tym pomyślałeś, ale... No... Może kiedyś się uda zrobić takie coś na końcu,
że będziemy na 3 kombajny kosić. Jedno pole. U artysty. No, no pewnie u artysty, bo on będzie miał PGR-y tutaj duże. Jo, patrz, że tam 5 bizonów będzie człowiek u niego stało na podwórku. No, no, XR1090 u niego dobrze. Blank, dobrze. Hmm? Nie, no Blunka to ja tam nie wrzucam, co ty? No. No, artysta by zaraz go kręcił na maksa, to wiesz co to by było. No ja. No właśnie, na osinie musimy pomyśleć, może jakiś test tej kombajnu zrobimy, co? Można. Uciekaj to, będzie jedno. No, w sumie mam dwa faworyty takie, w sumie dwa kombajny, które można przetestować. No. A może nawet 3. Kurde, powiem ci, że... Już jednego chyba wiesz jakiego. Miałbym dylemata. Czy kupić pole, czy kupić klasa, nie? No ale jak artysta jest, ma chrapkę na to pole, no to wiadomo, że pole muszę kupić. Żeby sąsiadem chuje, mówisz. Ja żeby nie miał. No stary, ty widziałeś jak on ma kawałki tam koło siebie? No. U nas nie ma takich. W wiosce. Walnę w ciebie? Nie. Ale to nie widzę. No i mamy 25 minut, to też jeszcze 5 minut. No to nie zdążymy skończyć na odcineczku 55? No, jeśli w ogóle tam pojedziesz. Nie no, pojechać może pojedziesz. Dużo ci nie zostało w sumie, da. Trochę tych belek dało. Trochę ich się tu narodziło. A znowu nie kosze, bo widzajło. Na Ukrainaju, dobrze. Ale mnie to ciekawi, ja muszę dzisiaj iść na tę Świętokrzyską jeszcze, zobaczyć jak on maszyny kupił. No i strzela, będzie strzela. Patrz, ja nie mogę kosić tego. No bo musisz header włączyć i włączyć szybko, tak. Dobrze, włączyć i wyłączyć, dobrze. No próbuj tak jeść, w sensie tak wiesz. Tak jak się kiedyś oszukiwało z nawozem. O, kosi. No nie. Nie kosi. Musisz tak, wisz, tak jechać i włączać i wyłączać header. A dobra, już kosisz. Ale już tam widzę, jak taki jeden fajna maszyna tam będzie odpalana. Hale Świętokrzyska? Jo. Ale nie, no tam fajna maszyna będzie. Używana. No, tam, używana. Tak, Kozak Combine tam jest zrobiony. No właśnie, chciałem tego klasa. Na początek. No ale no. No, sam się bogać. No ale niestety. Mamy... Artysta sąsiada, no. Sąsiada frajera. O, pole, sam się ci nie popuści. O, zanim maszyny kupi, to pierw pole ci wykupi. No to... I wszystko używane będzie kupiło pewnie. Albo wypożyczone, ty. Też tak można. Albo wszystko wypożyczy. W sumie to jest artysta, jest wszystko możliwe. Oj. Dobra, wyłączam te adopcyjne jednak. Ten co mnie tam belkiem dziurkuje. I teraz będzie ten, mniejsza waga i co? I teraz mi nie dadzą tyle kasy za słomę. Dobrze. No właśnie nawet nie wiem jaka jest cena. Jaka cena? 143. Za słomę. Tu chyba trzeba będzie jakąś halę otolą zrobić. Po odcinku. Aby te belki pozbierać. Dobra, ja kończę pole i no. No i kończymy odcinek, dobrze. Dobrze, bo ja też muszę na chwilę zetwu. Więc akurat się skuda. Skuda, dobrze. Skuda. No dobra i no. To było na razie, to było na tyle. Ale światło urwał.
światu urwu. Dobra, to no, było na tyle. Na razie, cześć. Trzymajcie się, cześć, pa. No. Ile tych mijaków tu jest porobionych. A po odcinku będę musiał zgłosić tamto przyczyn 5. I sprasować. Dobra, także na razie, trzymajcie się, cześć.